Witam Państwa. Tu przymiotnik sejsmiczny kojarzy się prawdopodobnie z sejsmologią. Sejsmologia dalej kojarzy się z trzęsieniami ziemi. Tu są przykłady skutków największych trzęsień ziemi w Kobe czy w San Francisco, które powodują przesunięcia dużych mas ziemi. Trzęsienia ziemi występują w pewnych konkretnych rejonach naszej planety, powierzchni naszej planety. Tak jak widać na krawędzi zachodniej obu Ameryk, na wschodniej krawędzi Azji, czyli generalnie jest to tak zwany pierścień wokół pacyficzny, jak też trzęsienia ziemi występują wzdłuż tak zwanych grzbietów śródoceanicznych. Tutaj takim spektakularnym, podstawowym, powiedzmy, grzbietem jest grzbiet śródatlantycki. Jakie są mechanizmy tych trzęsień ziemi w najprostszym przypadku? Te właśnie na krawędzi kontynentów to są tak zwane trzęsienia ziemi w strefach subdukcji, gdzie płyta kontynentalna bądź oceaniczna, najczęściej na przykład w przypadku zachodniej części Ameryki jest to płyta oceaniczna, która zagłębia się pod płytę kontynentalną i w związku z naprężeniami i ruchami tych płyt występują głębsze trzęsienia ziemi. Jak też wulkanizm, tak jak tutaj na tym rysunku. Natomiast tam, gdzie występują grzbiety śródoceaniczne w wyniku ruchów gorącej magmy wychodzącej w stronę dna oceanicznego, tworzy się nowa skorupa oceaniczna i występuje ruch na zewnątrz, rozszerzanie skorupy oceanicznej w takich odcinkach grzbietowych, które są poprzedzielane uskokami transformującymi tak zwanymi. Tu jest więcej przykład stref subdukcji, czyli mamy przykład, gdzie płyta oceaniczna wchodzi pod kontynentalną, oceaniczna wchodzi pod inną oceaniczną, bądź kontynentalna wchodzi pod inną płytę kontynentalną. Takie trzęsienie ziemi, miejsce, w którym to trzęsienie występuje, nazywamy ogniskiem trzęsienia ziemi. I z takiego ogniska możemy powiedzieć, że wypromieniowuje się energia sejsmiczna, przechodzą przez naszą planetę tak zwane promienie sejsmiczne, czy tutaj przez płaszcz Ziemi, czy przez jądro zewnętrzne i płaszcz, czy przez jądro wewnętrzne. I na podstawie przejść tych promieni badamy wnętrze Ziemi. Taką energię sejsmiczną rejestrujemy sejsmografami czy sejsmometrami. To jest taki schematyczny rysunek właśnie sejsmometru, gdzie mamy masę zawieszoną na sprężynie. I gdy grunt, na której jest posadowiona taka stacja sejsmiczna, się rusza, to w rezultacie ta masa na sprężynie oscyluje i te oscylacje możemy wyrysować tutaj na tej miarce, która w pierwotnych sejsmometrach była po prostu na przykład papierem światłoczułym, czy nawet był rysik i trochę piasku. Tu są przykłady właśnie innych sejsmometrów już współczesnych, których używamy, od takich większych, tak zwanych szerokopasmowych, po malutkie, krótkookresowe. To, co nazwałem promieniami sejsmicznymi, w rzeczywistości to są fale mechaniczne, zwane sejsmicznymi, które w zasadzie niewiele różnią się od fal akustycznych, natomiast występują w innym zakresie częstotliwości. I mamy dwie podstawowe charakterystyki, dwa podstawowe rodzaje tych fal, czyli fale podłużne, zwane w sejsmologii falami typu P. Jest to fala kompresyjna, czyli mamy wzdłuż przebiegu promienia sejsmicznego po prostu kompresję ośrodka, która się przesuwa. Falami typu S nazywamy fale poprzeczne, które no, można sobie wyobrażać, powiedzmy, tak jak i występuje to na morzu, fala, która drgania materiału występują poprzecznie do kierunku rozchodzenia się fali, czyli do kierunku tego promienia sejsmicznego. W rezultacie w takim sejsmometrze, sejsmografii otrzymujemy taki zapis rejestracji, gdzie możemy powiedzieć, że najpierw przychodzą fale typu P, bo one są z definicji najszybsze,
w tym ośrodku sejsmicznym. Potem przychodzą fale typu S, które widać, że wyglądają nieco inaczej, i następnie fale powierzchniowe, czyli są to, tak jak z samej nazwy to wskazuje, fala, która przenosi się po powierzchni Ziemi. Stąd z badań sejsmologicznych otrzymujemy pewien przekrój przez Ziemię. Tutaj mamy ten standardowy podział, który wszyscy znamy, pewnie nawet jeszcze ze szkoły. Ale my w sejsmologii otrzymujemy również tak zwany model, to jest przykład modelu PREM, rozkładu prędkości fal sejsmicznych. Tutaj kolorem niebieskim jest oznaczony przekrój fali prędkości fal typu P, czyli tych najszybszych. Widzimy, że od powierzchni Ziemi, czyli od skorupy ziemskiej, występuje duży wzrost tej prędkości, osiąga prędkość około 8 km na sekundę. No i później, tak jak tu jest na tym rysunku, w miarę rośnie do granicy płaszcz jądro, gdzie dość gwałtownie spada i potem znów rośnie aż do środka Ziemi. Natomiast fale poprzeczne mają mniejszą prędkość od fal podłużnych, ale zachowują się nieco inaczej. Na granicy płaszcz jądro ich wartość spada do wartości zero. Co oznacza, że fale poprzeczne nie przechodzą przez jądro zewnętrzne i stąd wniosek, że jest to materiał ciekły, ponieważ w cieczy fal poprzecznych nie mamy. Następnie znów się pojawiają w jądrze wewnętrznym. Nazwa, tytuł mojego wystąpienia jest być może nieco myląca, ponieważ w tym przypadku pod głębokimi sondowaniami sejsmicznymi rozumiemy sondowania osiągające głębokości kilkudziesięciu kilometrów. Niby zaledwie, ale jednak w stosunku do tego, co na przykład sejsmika przemysłowa osiąga, są to właśnie sondowania głębokie. I tu mamy taki przykład, to akurat jest, powiedzmy, ognisko trzęsienia ziemi, które jest rejestrowane na powierzchni przez stacje sejsmiczne. Rejestrujemy te promienie sejsmiczne rozchodzące się przez ośrodek, przez skorupę ziemską. Definicja skorupy ziemskiej jest taka, że rozciąga się do tak zwanej granicy Mohorowicicza. Tutaj jest zaznaczona ta granica, w skrócie również nazywana granicą Moho, przez literę M. Jest to granica, tak jak pokazywałem poprzednio, na której występuje skok prędkości do mniej więcej 8 km na sekundę i na takiej granicy występuje załamanie promieni sejsmicznych, tak jak tu mamy na tym rysunku. Prawami załamania odbicia na granicach sejsmicznych prawo, które to opisuje, jest ogólnie znanym prawem optyki geometrycznej, czyli to, co nazywamy prawem odbicia bądź załamania, czy prawem Sneliusa. Tutaj mamy rysunek, kąt padania równa się kątowi odbicia. Natomiast tutaj również w sejsmologii mamy do czynienia z tak zwaną konwersją, czyli w miejscu, gdzie fala, powiedzmy, fala podłużna pada, dochodzi do konwersji i powstaje również fala poprzeczna, która się odbija pod nieco innym kątem. I również w tym miejscu występuje załamanie i powstaje również fala podłużna i fala poprzeczna. No tu mamy matematyczny wzór na prawo Sneliusa, czyli sinus kąta dzielony przez prędkość fal sejsmicznych w ośrodku. Taki iloraz powinien być stały. W rezultacie rejestracje na tych stacjach sejsmicznych możemy narysować na takim wykresie, gdzie na osi pionowej mamy czas wystąpienia rejestracji, na osi poziomej odległość, i takie rejestracje układają się w linię, to jest linia fal załamanych w skorupie ziemskiej, nazywanymi falami PG, która no, jest pod takim kątem na rysunku obrazowana, natomiast tam, gdzie zaczyna pojawiać się załamanie na granicy Moho, występuje również załamanie na tym wykresie i fala jest bardziej nachylona ku poziomowi i to jest fala zwana PN.
Mamy oczywiście również do czynienia z innymi rodzajami fal, innymi nazwami, tak jak tutaj. Tu już mamy przykład, co tak naprawdę robimy w głębokich sondowaniach sejsmicznych. Otóż najczęściej używamy sztucznych źródeł fal sejsmicznych. Przykłady będę później podawał. Generalnie jest to rodzaj wybuchu w pobliżu powierzchni Ziemi. Nazywamy to źródłem fali sejsmicznej, z którego wychodzą promienie sejsmiczne i w pewnej odległości od tego źródła ustawiamy rząd stacji sejsmicznych, które je rejestrują. I tak jak tutaj widać, mamy fale PG, czyli załamane w skorupie, fale PCP, czyli fale odbite od jakichś ciał czy granic w skorupie ziemskiej, fala PMP, czyli fala odbita na granicy MOHO, oraz fala PN, czyli fala załamana na granicy MOHO, podróżująca przez górny płaszcz Ziemi. Rejestracje tych stacji sejsmicznych są zebrane w tak zwaną sekcję sejsmiczną. Tu mamy właśnie taki przykład sekcji sejsmicznej wzdłuż tak zwanego profilu sejsmicznego, czyli linii, na której są położone źródła sejsmiczne i odbiorniki, czyli stacje sejsmiczne. Poniżej jest model przekrój wzdłuż takiego profilu z policzonymi teoretycznymi promieniami sejsmicznymi oraz zaznaczonymi tymi samymi kolorami liniami wejść energii. W ten sposób właśnie prowadzimy modelowanie sejsmiczne, dopasowując model do rejestracji, do sekcji sejsmicznej, tak aby ten teoretyczne linie przebiegów czasowych pasowały z wejściami energii na tejże sekcji sejsmicznej. Czyli mamy tak zwane pierwsze wejścia, tu mamy fale załamane w osadach, następnie fale załamane w skorupie ziemskiej, fale załamane na granicy MOHO. Przy tym rodzaju prezentacji graficznej widzimy tutaj czas redukcji wynosi 8 km na sekundę. Jest to taki zabieg w zasadzie techniczno-graficzny, który powoduje, że fale załamane na granicy MOHO, te linie przebiegów czasowych widzimy jako poziome. I jest to łatwe wtedy do określenia, że tu właśnie mamy granicę MOHO, natomiast tutaj czerwonym kolorem oznaczone są odbicia na tejże granicy. To jest inny przykład takiego prostego, płasko-równoległego modelu, gdzie widzimy na granicach sejsmicznych są skoki prędkości, tak jak to się dzieje w naturze, natomiast również w warstwie występuje tak zwany gradient prędkości, czyli wzrost prędkości od góry do dołu. Czasami ten gradient może być również ujemny, a na granicy MOHO mamy skok prędkości do około 8 km na sekundę. I na podstawie takiego modelu jesteśmy w stanie również policzyć tak zwaną sekcję syntetyczną, gdzie widzimy również porównanie amplitud. I taką sekcję syntetyczną możemy porównywać z tą sekcją zarejestrowaną podczas rzeczywistych pomiarów. To jest przykład właśnie takiej sekcji zarejestrowanej w Finlandii, gdzie mamy również falę powietrzną, ponieważ również w powietrzu występuje, w momencie wybuchu występuje ten huk, który wszyscy słyszymy i przez powietrze się roznosi. Stacja sejsmiczna jest w stanie również go zarejestrować. Następnie mamy falę powierzchniową, falę poprzeczną i falę podłużną. Tu mamy przykład fali załamanej w skorupie oraz falę odbitą na granicy MOHO. Jak widać, do odległości 250 km w Finlandii i praktycznie dopiero może się pojawia fala załamana na granicy MOHO. Jak to wygląda w przypadku pomiarów morskich, bo tam w zasadzie ten przykład dotyczył bardziej lądowych. W przypadku pomiarów morskich mamy sytuację nieco odwróconą, to znaczy mamy więcej źródeł sejsmicznych, a mniej odbiorników. Odbiornik może być albo gdzieś na wyspie, na wybrzeżu, natomiast na otwartym morzu stosujemy tak zwane Ocean Bottom Seismograph, w skrócie OBS. Są stacje sejsmiczne, które się instaluje
Na dnie morskim po prostu wyrzuca się taką stację za burtę, ona sama na to dno opada i tam rejestruje do pamięci energię sejsmiczną, następnie na sygnał wypływa na powierzchnię i jest przez statek wyławiana. A statek wzdłuż założonej linii pomiarowej wykonuje tak zwane strzały, czyli produkuje energię sejsmiczną z różnego rodzaju źródeł sejsmicznych. Tu mamy przykład tak zwanego ergana. To polega na gwałtownym wypuszczeniu z objętości sprzężonego powietrza pod powierzchnią wody. Te ergany są ciągnione po prostu za statkiem z niewielką prędkością rzędu kilku węzłów. Przy odpowiednio wydajnych kompresorach to oznacza, że możemy wykonywać takie strzały co minutę na przykład. To właśnie tak wyglądają te źródła. To jest przykład takiego ergana o pojemności około 30 litrów. Jest to pewna pojemność powietrza z tłokiem, który na sygnał elektromagnetyczny jest uwalniany i przez taki spory otwór to sprężone powietrze pod bardzo dużym ciśnieniem gwałtownie wydobywa się w wodę. Tu mamy inny przykład ergana o pojemności 60 litrów. Tu są te gany 30-litrowe na pokładzie przygotowane do wyrzucenia za rurę. Jak widać, są połączone kablami ciśnieniowymi z kompresorem, który jest na pokładzie statku. No i tu widać, jak właśnie jest wynoszony za burtę statku. I innym przykładem źródeł sejsmicznych są materiały wybuchowe. Takie wiaderko trotylu waży 25 kg. Tu są przykłady efektów już samych strzałów. W prawym górnym rogu mamy przykład ergana za rufą statku. Taki gan jest podwieszony pod dużą boją na głębokości około 10 metrów i tam to powietrze się uwalnia, no i następnie taka fontanna wychodzi na wierzch. Tu natomiast mamy przykład wystrzału trotylowego, tym razem tak zwana linia bojowa, czyli cuma, lina i kabel elektromagnetyczny ciągnie się około 300 metrów za statkiem, ponieważ te wybuchy już są znacznie potężniejsze od takich ganów i mogłyby statek uszkodzić, gdyby były wykonane nieco bliżej. Ładunek wybuchowy jest podwieszony również pod boją, natomiast tym razem ta głębokość podwieszenia to jest około 50-60 metrów, ponieważ wtedy najwięcej tej energii sejsmicznej jest wyzwalana w kierunku skorupy ziemskiej, czyli generalnie w dół, a najmniej idzie w taką fontannę, jak tutaj mamy na zdjęciu. To są generalnie trzy stopklatki, wybuch po wybuchu. W przypadku badań lądowych można wykonywać takie strzały trotylowe czy innych materiałów wybuchowych, na przykład w małych jeziorkach, ale my najczęściej takie wybuchy robimy w odwiertach, również na głębokości rzędu co najmniej 30 metrów. Jest tak zwane pole strzałowe, gdzie wkłada się w kilkadziesiąt otwierdów mniejsze ładunki i taki sumaryczny ładunek, na przykład rzędu 500 kg trotylu, jest odpalany. Tu mamy właśnie przykład trzech wiertni i efekty wybuchu z takiego pola strzałowego, bo te odwierty są zalewane tak zwaną płuczką, czyli takim mułem, żeby przykryć sam ładunek, żeby znów najwięcej energii poszło w dół. A to jest przykład takiego otworu już po wybuchu. Jak widać, zniszczenia na powierzchni nie są duże. To akurat są zdjęcia z terytorium Ukrainy, bo tam prowadziliśmy sporo badań. Innym przykładem źródła sejsmicznego jest zwykły młotek. Tutaj mamy ten przykład, to jest badanie w okolicy naszej stacji bazy polarnej Hornsund na Spitsbergenie. Kolega uderza młotkiem w płytę. Tak jak widać, do młotka jest przywiązany kabel, również do tej płyty jest przywiązany kabel i
W momencie uderzenia następuje zwarcie elektryczne i w ten sposób rejestrujemy moment uderzenia, moment tego wybuchu. Ponieważ przy głębokich sętowaniach sejsmicznych, które są również nazywane z angielska szerokokątowymi refrakcyjno-refrakcyjnymi badaniami, czyli Wide Angle Reflection and Refraction, co opisuje generalnie to, że badamy te promienie tak załamane, jak i odbite, również w większych odległościach od źródła sejsmicznego. Tu mamy przykład właśnie takiego mniejszego źródła sejsmicznego oraz wzdłuż linii rozkładane polowe, tak zwane krótkookresowe, takie nieduże stacje sejsmiczne. Tutaj widać żółty geofon ze szpilką. Ta szpilka jest wbijana w grunt i w ten sposób mamy lepsze powiązanie z gruntem i lepszą rejestrację. No, na Spitsbergenie, jak widać, są czasem zwierzątka, co do których można się obawiać, jak gdyby podeszły za blisko, więc chodząc tam na wycieczki czy do pracy, zawsze taka grupa musi być wyposażona w broń. To jest przykład przygotowań przed eksperymentem, dużym eksperymentem sejsmicznych, głębokich sądowań sejsmicznych. W roku 1997 było to prowadzone w północnej Polsce. Przy tak dużych eksperymentach nie ma pojedynczego państwa, które byłoby w stanie je przeprowadzić, dlatego jest to zawsze współpraca międzynarodowa. Z kilku państw czy kilkunastu trzeba sprowadzić dużą liczbę stacji sejsmicznych. Tu mamy właśnie taką halę przygotowawczą. Widać kilkadziesiąt bądź nawet kilkaset takich stacji sejsmicznych przygotowywanych do wyjazdu w teren. Tak jak tutaj, to też jest ten Polonez 97. W tej chwili używamy już nowocześniejszych stacji. To są stacje typu Revtek 125 Texan. W takiej jednej skrzyni mieści się 15 stacji sejsmicznych, takich niedużych, wielkości litrowej butelki Coca-Coli. Plus do tego są takie małe czerwone geofony na niedużych kablach. I tu mamy przygotowania w roku 2000 do innego eksperymentu Celebration 2000. Widać, w każdej skrzyni jest 15 stacji. To są stacje sprowadzone nawet ze Stanów Zjednoczonych. Tu jest inny przykład takiej stacji zostawianej gdzieś w piwnicy na dłuższy okres. Wtedy jest to eksperyment tak zwany pasywny, gdzie rejestrujemy trzęsienia ziemi. Tu mamy przykłady odbiorników morskich, czyli tych OBS-ów. Tu w lewym dolnym rogu mamy przykład stacji konstrukcji japońskiej, tak zwanych stacji krótkookresowych, które wykorzystujemy do zanurzenia, powiedzmy, na 2 tygodnie wzdłuż profilu, który wykonamy w te 2 tygodnie. Stacja się potem zabiera. To jest wnętrze tej stacji. Jest szklana kula czy sfera. W środku znajdują się baterie R20, rejestrator na taśmie magnetycznej i geofon. Tutaj ta część metalowa to jest urządzenie do komunikacji akustycznej i podwodnej z takim OBS-em. I dodatkowo tu mamy radiolatarnię i błyskającą lampę, która pozwala na łatwiejsze odnalezienie takiego OBS-a na powierzchni. I generalnie to jest idea używania tych stacji. Tu mamy inny przykład. To jest OBS produkcji brytyjskiej, już tak zwany szerokopasmowy, z zapasem energii na nawet roczną pracę na dnie oceanu. Natomiast system działania jest podobny jak w tych mniejszych OBS-ach. To za chwilę będę opisywał więcej. Tu znów są te same stacje. Takie stacje trzeba najpierw zsynchronizować ich wewnętrzne zegary z sygnałem na przykład z GPS-u. To właśnie mamy taki przykład w trakcie synchronizacji. No, ponieważ na dnie oceanicznym oczywiście już żadnej innej zewnętrznej rejestracji czasu nie będziemy mieli i później po wynurzeniu ponownie synchronizujemy zegary stacji, no bo czas przebiegu przy tych prędkościach fal sejsmicznych ponad 8 km na sekundę, no, jest bardzo ważny. Tu widzimy, że
Również do stacji jest przyczepiona czerwona chorągiewka, która po wynurzeniu pozwala też na łatwiejsze odnalezienie stacji na powierzchni. Tu mamy inny przykład takiego OBS-a, tym razem niemieckiego. I to jest oba przypadki tych OBS-ów podczas zanurzania. Tu jednej rzeczy nie powiedziałem. Pod takim OBS-em zawsze jest podwieszony balast. Tutaj mamy przykład takiej kratownicy z obciążnikami. W tym przypadku mamy dwa obciążniki betonowe przyczepione od dołu do tego OBS-a. Tu, co w tym teleskopie wystaje, to jest geofon, czyli sejsmometr, który pierwszy zetknie się z dnem oceanicznym podczas opadania. Natomiast tu wystaje antena takiego systemu AIS, dzięki czemu na radarze statku widać od razu wynurzonego OBS-a i nawet jeżeli on jest poza zasięgiem wzroku, to jesteśmy w stanie płynąć w jego kierunku. To tu widać kolejną sekwencję zatapiania takiego OBS-a, czyli opuszczamy go na dźwigu na powierzchnię, następnie lina jest zwalniana i on już samowładnie zanurza się pod powierzchnię. Następnie po sygnale akustycznym z powierzchni, po zakończeniu pomiarów, wypływa na powierzchnię, tak jak tutaj widzimy. Tu mamy antenę radionamiernika, tutaj jest błyskająca lampa. No i kolor OBS-a jest żółty, też wtedy łatwiej go zauważyć na powierzchni. W zależności od stanu morza trzeba albo do niego podpłynąć pontonem i zabrać po prostu na pokład i potem na statek, ewentualnie takim patentem wędkarskim, dużą siatką z burty statku go się łapie i wciąga na pokład statku. Tu mamy przykład już tego dużego OBS-a szerokopasmowego. Właśnie zaraz po zwolnieniu z haka zanurza się pod wodę. Tu mamy już go wynurzonego, widać czerwoną chorągiewkę. Ta pływająca lina jest po to, żeby łatwiej schwytać tego OBS-a, czy z pontonu, czy hakiem dźwigu. Ponton podpływa, bosakiem się go łapie właśnie chociażby za tą linę, podczepia pod dźwig i wtedy można go wciągnąć na pokład. Tu mamy przykłady działań w różnych warunkach na terenie lądowym, za pomocą różnych samochodów, na ogół terenowych, tak jak tutaj czy tutaj, ale jak widać terenowy samochód nie zawsze jest w stanie przejechać. No a na terenie Ukrainy nawet jeździliśmy samochodem produkcji polskiej Nysa, będącym w posiadaniu Ukraińców. Tu mamy przykłady zakopywania stacji sejsmicznej na terenie Ukrainy, na Krymie. Tak się składa, że nasze prace sejsmiczne na Ukrainie prowadziliśmy no, czasowo tuż przed zajęciem często tych terenów przez Rosję. Tu akurat chyba jakieś 2 lata po tym, jak byliśmy na Krymie, został on zajęty. Takie prace kończą się później publikacją w czasopiśmie naukowym, więc po tych 2 latach mniej więcej taka publikacja wychodzi i recenzenci zwracali uwagę na to, że właśnie, że są to prace ukraińskie z terytorium już okupowanego przez Rosję. No a jak również możemy trafić na tereny podmokłe, gdzie już samochodem w ogóle nie da się dojechać, więc trzeba iść z tą stacją piechotą ją rozstawić. Tu mamy przykłady z terenów polarnych rozstawiania stacji na Spitsbergenie, czy też w archipelagu Shetlandów Południowych w okolicy Półwyspu Antarktycznego. Taką szpilkę, którą normalnie wbija się w grunt, no tutaj trzeba wbić w jakąś szczelinę w skalę. Sama stacja sejsmiczna jest jeszcze dodatkowo chroniona w plastikowym worku, ewentualnie, jeśli to jest inny typ stacji, w takiej skrzyni, która jest później pokrywką przykrywana i zabezpiecza przed dostępem przez zwierzęta, bo mieliśmy przypadek białego niedźwiedzia, który próbował taką skrzynię otworzyć, ale mu się nie udało, nawet oparł na niej łapy i wytrzymała ten ciężar.
Przez podobną skrzynię również się na Antarktydzie przetoczył słoń morski, no ale też szczęśliwie niczego nie uszkodził. Oczywiście no, w te rejony polarne musimy dotrzeć jakimś środkiem komunikacji. Tu mamy przykłady statków, które używaliśmy. W roku 1999 zamustrowaliśmy na niemieckim lodołamaczu badawczym Polar Stern. Współpracowaliśmy wtedy z polskim jachtem Eltanin. Tak dla porównania skali, długość tego Polarsterna to jest 150 metrów, a jachtu Eltanin 15 metrów. Natomiast on pełnił bardzo ważną rolę, bo właśnie z jego pokładu były wykonywane te strzały trotylowe. Także na tym jachcie było przewożone 2 tony trotylu. Również w tym rejonie Spitsbergenu, północnego Atlantyku, pływaliśmy na statku Akademii Morskiej w Gdyni, Horyzont 2. Ostatnio na statku Uniwersytetu w Bergen, na norweskim statku badawczym GeoSARS. To w 2019 roku wykonywaliśmy badania z jego pokładu. No a w okolicy Półwyspu Antarktycznego używaliśmy statku Polar Pionier, statku rosyjskiego, ale czarterowanego przez nas. No, tak jak tam na niektórych zdjęciach było widać, na ogół pogoda nam się trafiała dobra, ale zdarzały się też sztormy, no i po takich przechyłach rzędu 30 paru stopni z burty na burtę, jak widać, tak mniej więcej wygląda kabina na statku z poprzewracanymi nawet meblami. Tu właśnie przez Bulaj widać trochę sztormu. Tu mamy przykład białej nocy o godzinie 1:20 w nocy 13 sierpnia w okolicy Wyspy Niedźwiedziej. Słońce jest dokładnie na linii horyzontu. No ale tak jak widać, również pogoda nam sprzyjała do nie tylko prac, ale i robienia ładnych zdjęć. Tu mamy przykłady właśnie z Zatoki Admiralicji przy Wyspie Króla Jerzego. Tu i tutaj ładnie oświetlone góry, lodowce odbijające się w wyjątkowo spokojnej wodzie. Ze statku oczywiście te stacje sejsmiczne w jakiś sposób na ląd trzeba dostarczyć. W przypadku Polar Sterna mieliśmy pokładowe śmigłowce, więc mogliśmy nawet na środek lodowca, na taką wychodnię kamienną, polecieć z pokładu i tu rozstawić stację. No, a w innych przypadkach trzeba było użyć pontonu i desantować na brzeg lądu. W tym przypadku na dole mamy zdjęcia z Wyspy Niedźwiedziej. Tu podchodzimy do brzegu, no a tutaj wracamy z powrotem już po zebraniu stacji, wracamy na ponton. A tutaj w okolicy Półwyspu Antarktycznego, w Zatoce Admiralicji, jak widać, nie zawsze, nawet w lecie, ta woda jest taka zupełnie czysta, trzeba było się trochę przebijać przez taką kaszę lodową. Możemy spotkać różne zwierzęta przy okazji. Na północy białego niedźwiedzia bądź morsy, na południu pingwiny. No i tu i tutaj zawsze foka może się zdziwić na nasz widok. Czemu te rejony nas tak interesują? Otóż w przypadku północy, w okolicy Svalbardu, czyli inaczej jedna z tych wysp nazywa się Svalbard, jest to archipelag, tutaj mamy wyspę Spitsbergen. Właśnie niedaleko tej wyspy przechodzi północny kraniec grzbietu śródatlantyckiego, to o czym mówiłem na początku, miejsce, gdzie tworzy się nowa skorupa oceaniczna i jest to miejsce aktywnie, aktualnie działające, młody grzbiet śródoceaniczny, dlatego no, ze względów tektonicznych, żeby poznać, co tutaj się dzieje, właśnie tutaj badam, ponieważ jest to stosunkowo blisko od naszego kraju i jest tam w miarę dobry dostęp, więc jest to dobre laboratorium do takich badań sejsmicznych.
W przypadku południa, znowu tego Półwyspu Antarktycznego, o którym mówiłem, wzdłuż zachodniego brzegu Półwyspu mamy występowanie strefy subdukcji, więc kolejnej interesującej cechy tektonicznej. Tutaj mamy koniec Ameryki Południowej, a tu początek Antarktydy. Przez lata nasz zakład wykonał bądź brał udział w wielu projektach sejsmicznych. Tutaj właśnie też tłumaczenie, dlaczego Polska jest istotna, czy w ogóle Europa Centralna z punktu widzenia takich badań sejsmicznych. Tuż przez Polskę, tak pod kątem, przechodzi taka strefa graniczna pomiędzy starym kratonem wschodnioeuropejskim a młodą paleozoiczną płytą zachodnioeuropejską. Na południu mamy Młode Góry, Karpaty i tu jest ta strefa, tak zwana strefa szwu transeuropejskiego, wcześniej znana również jako linia bądź strefa Tesseratonquista, odkryta przez polskiego geofizyka Tessera w ubiegłym wieku. Właśnie w tym rejonie dlatego prowadziliśmy szereg badań sejsmicznych. To są linie badań, te tak zwane profile sejsmiczne. Tu mamy rejon eksperymentu Polonez 97, tutaj mamy Celebration 2000, tu mamy Sudety 2003, poza tym jeszcze braliśmy udział w eksperymencie Alp 2002. Mieliśmy również współpracę z Finami, tutaj ten rejon Finlandii, również braliśmy udział w wielu eksperymentach, a ostatnio dość ściśle współpracowaliśmy z Ukraińcami, tu widać też część profili, jeden z lat 90. od Litwy przez Białoruś, również wszedł na terytorium Ukrainy, no a ostatnio działaliśmy już na terenie Ukrainy, bądź Ukrainy i Rumunii, czy też nawet na granicy Ukrainy-Polski. Tak jak mówiłem, takie projekty wymagają współpracy międzynarodowej. Tutaj widać listę instytucji i krajów z roku 97, tutaj z roku 2000, czyli widzimy, że to są tak kraje europejskie, ale również Stany Zjednoczone czy Kanada. Badania polarne prowadziliśmy w ramach Międzynarodowego Roku Polarnego. To jest logo tego roku dla Polski. Tu mamy przykład rejestracji z takich badań. Na górze to jest linia profil z północnego Spitsbergenu. Mamy rejestrację strzałów trotylowych. No, jak widać, na odległości rzędu 300 km od rejestracji. Tu mamy już tylko fale załamane na granicy Moho, a nawet jakieś fale głębsze. Proszę zauważyć, fale załamane na Moho, to co mówiłem, mamy tak w miarę poziome te wejścia energii, natomiast tutaj nawet się zanurzają w dół, co oznacza, że prędkość fal jest istotnie większa niż 8 km na sekundę. A tu mamy jakieś fale skorupowe. Tu mamy przykład dokładnie wzdłuż tej samej linii, tylko rejestrację z erganów. Ergany dają nieco, znaczy istotnie mniej energii sejsmicznej, natomiast możemy je wykonywać znacznie częściej, znacznie gęściej wzdłuż tej linii, w związku z czym łatwiej takie wejścia energii specjalnym takim zabiegiem graficznym korelować. Widać, że tworzy się linia wzdłuż tych wejść energii. Tutaj mamy, to był właśnie o ten profil z roku 99. Tu mamy przykłady ze stacji dennych, z OBS-u wzdłuż tego profilu. Zwracam uwagę na odległość czasową wzdłuż osi czasu początku wejścia energii. W tym przypadku praktycznie od razu mieliśmy rejestrację energii przy stacji, co oznacza, że mieliśmy tutaj dość płytkie morze, czyli ten OBS po prostu był blisko punktów strzałowych, no bo w pionie
pionie ta odległość to jest czas przebiegu fali sejsmicznej z powierzchni oceanu na dno i z powrotem. Czyli tu widać było, że taki OBS stał już dość głęboko. I jeszcze ważna sprawa, co my oczywiście to modelujemy później na komputerze, ale już z samej takiej rejestracji doświadczony człowiek może odczytać pewne informacje. Tu widać, że już przy samym OBS-ie mamy te fale poziome, czyli z prędkością 8 km na sekundę, czyli to oznacza, że praktycznie skorupa oceaniczna jest tak cienka, że praktycznie ten OBS stał już na granicy MOHO. Mamy od razu rejestrację załamanych fal z granicy MOHO. W drugą stronę mamy rejestrację fal raczej odbitych, ale z granicy MOHO i też widać, że bardzo płytko, bardzo blisko. Tutaj część tych źródeł sejsmicznych była rejestrowana również przez stacje niestojące wzdłuż linii, jak też przez stację sejsmologiczną w Longyearbyen. Dzięki temu mieliśmy rejestracje również niepodłużne, co może pozwalać na modelowanie nie tylko dwuwymiarowe wzdłuż takiej linii, ale również trójwymiarowe. No, co uzyskujemy z takich badań? To jest właśnie model, taki przekrój wzdłuż tej linii, o której przed chwilą mówiłem, gdzie kolorami są zaznaczone wartości prędkości fal podłużnych. Tu mamy rozłożone stacje sejsmiczne lądowe i OBS-y. Czerwonymi kropkami są zaznaczone punkty strzałów trotylowych. No, a to jest kształt dna oceanicznego. Widzimy tutaj, że skorupa kontynentalna pod Spitsbergenem sięga do około 30 km. Natomiast tu, gdzie mamy skorupę oceaniczną, to jest zaledwie kilka kilometrów. I to właśnie jest ten przykład tego OBS-a, który stał prawie że na granicy MOHO, czy prawie że na skałach płaszczowych. To właśnie tutaj, w tym miejscu na dnie, 6 km pod powierzchnią oceanu, mieliśmy postawionego OBS-a w tak zwanej głębinie Moloja. I to był właśnie przypadek tej rejestracji, na którą zwracałem uwagę. A tutaj mamy właśnie ten przykład grzbietu, aktywnego grzbietu śródoceanicznego. Widać, że skorupa w tej strefie między skorupą oceaniczną a kontynentalną podchodzi płytko pod powierzchnię oceanu. I jak też te pomarańczowe kolory oznaczają zwiększoną prędkość fal sejsmicznych, tutaj prawdopodobnie jakaś podgrzana magma z tego grzbietu już próbuje się wydostać na powierzchnię. Przy takiej długości profilu i takiej grubości, tak zwanej miąższości skorupy oceanicznej, byliśmy w stanie również zarejestrować pewne granice sejsmiczne nawet pod skorupą oceaniczną. Tutaj są one zaznaczone. To jest przykład innego profilu na południe od Spitsbergenu, przechodzącego w kierunku południowo-zachodnim od Wyspy Niedźwiedziej przez tą strefę przejścia od skorupy kontynentalnej do oceanicznej, ale nie sięgająca do grzbietu śródatlantyckiego. Tu mamy przykłady sekcji sejsmicznych wraz z przebiegiem promieni wzdłuż tego modelu. Znów widzimy część kontynentalną, mimo że ona jest pod oceanem, to jest tak zwane morze szelfowe, ale jest to skorupa kontynentalna, co właśnie widać również w tych badaniach sejsmicznych, a następnie na zachód zamienia się już w skorupę oceaniczną. I to jest model wzdłuż tego profilu, część wierzchnia, widać, że osady są dość skomplikowane, no a to jest przekrój przez cały model na pełną głębokość. Tu mamy jakąś tak zwaną intruzję, czyli tu prawdopodobnie próbował powstać jakiś grzbiet śródoceaniczny, natomiast no, w rezultacie on się przesunął bardziej na zachód. Tu mamy interpretację tektoniczną, być może powstał tu jakiś uskok przesuwczy, czyli tak jak te symbole oznaczają, ta lewa strona przesuwała się w tym sensie tego rysunku do przodu, a ta strona w naszą stronę.
Tych profili takich przechodzących przez tą strefę przejścia między skorupą oceaniczną a kontynentalną wykonaliśmy kilka. Tu, jak widać, jest właśnie zestawienie tych profili i widać, że w zależności od miejsca ten kształt strefy przejścia jest różny. Jest albo taki delikatny, albo bardzo stromy, tak jak tutaj. Natomiast zawsze, czy prawie zawsze występuje jakieś takie podwyższenie prędkości, gdzie ten podgrzana materia skalna próbuje się wydostać na powierzchnię. A tu mamy przykład wzdłuż profilu z Szetlandów Południowych. Oto jest ten profil. Tak jak mówiłem, jest to strefa, gdzie występuje strefa subdukcji, no i właśnie tutaj na tym modelu wyraźnie widać zanurzanie się oceanicznej skorupy pod skorupę kontynentalną oraz jakieś działania wulkaniczne, czyli tutaj mamy taką intruzję wyższych prędkości sejsmicznych, materii o wyższej prędkości sejsmicznej, która prawdopodobnie tworzy jakieś komory magmowe, ponieważ tutaj wiemy, że w cieśninie Bransfielda znajdują się wulkany. To jest przykład modelowania trójwymiarowego, również w Antarktyce. To jest Zatoka Admiralicji w wyspie Króla Jerzego. Tutaj mamy położoną stację polarną Arctowskiego. Wtedy obstawiliśmy stacjami sejsmicznymi brzegi tej zatoki, wykonując strzały erganowe w wodzie wzdłuż tejże zatoki, tych fiordów, i wykonaliśmy modelowanie trójwymiarowe. Tutaj mamy przekroje poziome na różnych głębokościach 200, 400, 800 metrów i 2 kilometry. Kolory znów oznaczają prędkości fal sejsmicznych. Czyli mamy tutaj generalnie płytko, mamy niskie prędkości rzędu 4 km na sekundę, ale już od tego kierunku północno-zachodniego pojawiają się wyższe prędkości, nawet na głębokości niecałego kilometra. To są przykłady z naszych badań, rejestracji z naszych badań lądowych. Profil P4 z 97 roku, najdłuższy wtedy profil wykonany. Tu jest powiększenie tych rejestracji. Widać, że czasem ono jest dość skomplikowane w kształcie i stąd takie, a nie inne kształty w naszym modelowaniu. Tu mamy przykład rejestracji z najdłuższego profilu z projektu Celebration 2000. To jest profil Celebration 05. Widzimy tu rejestrację na odległość nawet 600 km. Mamy i fale podłużne, załamane na granicy Moho, odbite na granicy Moho, dwukrotnie odbite na granicy Moho, jak też fale poprzeczne, załamane w skorupie, odbite na granicy Moho i nawet odbite dwukrotnie na granicy Moho, czyli jest to taka fala, która odbiła się od granicy Moho, wróciła do powierzchni, odbiła się od powierzchni, wróciła do granicy Moho i odbiła się ponownie. I to jest przykład modelu wzdłuż tego profilu P4. Mamy, tak jak pokazywałem, to jest ten profil, jego lokalizacja od Niemiec przez Polskę do Litwy. Tak jak pokazywałem wcześniej, na wschodzie mamy kraton, stary kraton wschodnioeuropejski, na zachodzie mamy młodszą płytę paleozoiczną. Widać to chociażby po grubości skorupy kontynentalnej, natomiast pomiędzy jest ta strefa Tesseraton Guista, czy strefa transeuropejskiego szwu, gdzie widać, że coś się działo, jest jakaś granica, zmiana, jakby taki rów tektoniczny wypełniony osadami czy skałami metamorficznymi o mniejszej prędkości fal sejsmicznych niż na tej samej głębokości tenże skały obok. To jest przykład profilu Cel 05, który się ciągnął aż nawet od Rosji przez Białoruś, Polskę, Słowację do Węgier. I to jest jego model. Tu mamy skorupę kontynentalną Polski, ten nasz kraton wschodnioeuropejski.
europejski, następnie Karpaty z wyraźnym takim korzeniem Karpat, to widać w powiększeniu, tutaj mamy topografię. I następnie tak zwany basen panoński, już na południe od Słowacji, gdzie mamy młodą skorupę kontynentalną, która do nas przyszła od południa. A to jest przekrój wzdłuż właśnie tego profilu, taki tektoniczny, gdzie mamy tą informację już, jak my to interpretujemy, ze strefą transeuropejskiej, ze strefą szwu transeuropejskiego, Karpatami, Kratonem Wschodnioeuropejskim i tutaj tym basenem panońskim. To jest przykład modelowania trójwymiarowego na obszarze projektu Celebracja 2000, ponieważ tam mieliśmy oprócz tego, że rejestrowaliśmy wzdłuż linii, to każdy punkt strzałowy był również rejestrowany na innych liniach pomiarowych, stąd mieliśmy taką siatkę rejestracji. Tutaj mamy powierzchnię, głębokość powierzchni MOHO zaznaczoną, czyli na wschodzie znów mamy ten kraton wschodnioeuropejski, gdzie mamy wyraźnie głębszą granicę MOHO, na zachodzie jest płycej. To jest profil, który przechodzi przez Karpaty w kierunku południowo-zachodnim z Ukrainy na Węgry. Znów mamy część karpacką, kraton wschodnioeuropejski i tenże basen panoński, znacznie płytszą, cieńszą skorupę niż ta na wschodzie kratonu wschodnioeuropejskiego. Efektem takich badań po wielu, wielu latach zebrania wszystkich informacji razem profesor Marek Grat z Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z różnymi instytucjami, tutaj głównie również z Uniwersytetem w Helsinkach, wykonał mapę głębokości granicy MOHO na całej płycie europejskiej. I znów widzimy głębszą granicę MOHO, tą oznaczoną kolorem niebieskim, kraton wschodnioeuropejski, płytę paleozoiczną zachodnioeuropejską, płytszą, no i skorupę oceaniczną, już najpłytszą na Atlantyku. To tak podsumowując efekty tych wszystkich badań, dziękuję za uwagę.